Koduj dla Polski to inicjatywa Fundacji Państwo. Wystartowaliśmy 4 tygodnie temu. W ciągu tych 4 tygodni zgłosiło się 400 programistów z całej Polski. Nie musimy rozpisywać żadnych przetargów, tylko jesteśmy w stanie usiąść, zabrać się do pracy. Są chłopacy, którzy nie śpią przez całą noc i oni mają oprócz tego wielką zabawę z tego powodu, że mogą zrobić coś, co będzie użyteczne dla wszystkich mieszkańców Krakowa czy innych miast. Głównym celem tego wydarzenia jest to, żeby powstały grupy, które dalej będą kontynuować pracę nad aplikacjami, które tutaj zostały rozpoczęte. Nasz projekt to jest odziura. Polega to mniej więcej na tym, że posiadając smartfon jesteśmy w stanie zgłosić w danym miejscu, w danej lokalizacji w mieście położenie dziury na drodze. Te dane zostaną zapisane na serwerze i odpowiednie służby będą mogły się o tym dowiedzieć. Projektowaliśmy aplikację, którą nazwaliśmy Gminne Wojny. Chodzi o to w tej aplikacji, że przy składaniu deklaracji podatkowej ludzie najczęściej składają tam swoje miejsce zameldowania, a nie wiedzą, że mogą dać podatki tam, gdzie mieszkają, tak na prawdziwe miejsce mieszkania. Chcemy trochę prześwietlić to, jak wyglądają faktycznie te pieniądze. Czy one są aktywne, czy gminy je sensownie wykorzystują, czy niesensownie. I czy może nie trzeba było się zastanowić, czy faktycznie nie płacić podatków tam, gdzie one zrobiłyby trochę więcej. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w samochodzie, przemierzamy Polskę, wstawiamy sobie ją tam, gdzie GPS i widzimy, jak przejeżdżamy przez gminy, zmienia się nam, prawda, średnia pensja, na przykład takie dane jak ilość potrąconych saren na drodze, czy właśnie cena jajka na targu. Dane są naprawdę fascynujące, tylko trzeba pomysłów i chęci, żeby coś z nimi zrobić. Nie było zbytniej drzemki w tą noc. Musieliśmy całą noc kodować. Człowiek nie chce spać, aż chce się tutaj siedzieć z tymi niesamowitymi ludźmi. Uczymy się nowych technik programowania. Ja uważam, że fajnie by robić te rzeczy też razem zbiorowo, bo jest większa moc, motywacja i energia. O to chodzi, żeby te wszystkie aplikacje, które tutaj tworzymy, nie skończyły żywota, że tak powiem, jutro, tylko żeby trwały i żeby się przydały komuś.